W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu można oglądać czasopisma XIX-wieczne. Wystawa ta pochodzi ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Jana Długosza w Sandomierzu. To jest tylko część zbiorów Biblioteki Miejskiej w Sandomierzu. Dział, który gromadzi te czasopisma, liczy ponad 3000 obiektów. Są to książki, starodruki, widokówki, ryciny i gro tych zbiorów stanowią czasopisma. Gromadzone od początku powstania biblioteki, czyli od roku 1907, kiedy grupa mieszkańców miasta postanowiła założyć Towarzystwo Biblioteki Publicznej i Czytelni imieniem Jana Długosza. Na wystawie zobaczyć można 16 tytułów czasopism ogólnopolskich i regionalnych. Zdecydowaną większość stanowią pisma literackie i społeczno-literackie. Wśród nich m.in. ukazujące się w latach 1841-1939 miesięcznik Ateneum, tygodnik ilustrowany czy Biblioteka Warszawska. Dotyczyły te czasopisma sztuki, literatury, spraw ekonomicznych, przemysłowych. Są to pięknie oprawne, w skórkę, w półskórek złocone. Także mamy komplet i wiele osób korzysta z tego. Są też tam artykuły dotyczące i Kielecczyzny, i tutaj Tarnobrzeskiego. Informacje bardzo istotne dla Tarnobrzega i ówczesnych poczynań w mieście pojawiały się na przykład w jednym z najstarszych tytułów, ogólnopolskim tygodniku ilustrowanym. Mamy tutaj przepiękny artykuł dotyczący Stanisława Jachowicza. Na następnej sztaludze również oryginalny egzemplarz tygodnika, gdzie wspomniany jest Jan Słomka i jego pamiętniki włościanina. No i trzeci numer tygodnika, troszeczkę późniejszy, z którego dowiadujemy się o wspaniałej wystawie w Warszawie, gdzie prezentował pracę Marian Ruzamski i kilka reprodukcji tutaj zostało też zamieszczonych. Oprócz tego w pismach krakowskich i lwowskich można znaleźć wzmianki o Tarnobrzegu. Myślę, że tutaj praca, tygodnik rolniczy, w którym pojawia się też informacja dotycząca Tarnobrzega, a dokładnie informacja o przekazaniu, o darze dla Ferdynanda Kurasia domu od społeczeństwa. Tygodnik Czas, z którego możemy dowiedzieć się o działalności ochronki imienia Stanisława Jachowicza właściwie w okresie I wojny światowej, czy teksty, czy czasopisma katolickie, gdzie odnotowano czy to pierwszą koronację cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej, czy odsłonięcie pomnika Bartosza Głowackiego, czyli oczywiście jest to egzemplarz z 1904 roku i jeszcze jeden z 1933, kiedy po raz wtóry koronowano obraz w naszym mieście. Część tych czasopism pochodzi ze zbiorów pana Krzysztofa Watracza. Wśród prasy regionalnej prezentowane są wydawnictwa sandomierskie, takie jak Okulnik, Sandomierski Ruch Regionalny, Ziemia Sandomierska i Kroniki Diecezji Sandomierskiej, jak również ukazujące się w Tarnobrzegu w latach 30. Pokłosie, pochodzące ze zbiorów Tarnobrzeskiej Biblioteki. Te XIX-wieczne czasopisma można oglądać do 6 maja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17.